To jest temat dnia. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Dziś w naszym studiu gościa, wśród nich pani profesor Maria Ryś, kierownik Katedry Psychologii i Rodziny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Państwa. Witam serdecznie. A także pan redaktor Paweł Ozdoba, Polonia Christiana. Witam dzień serdecznie. Dobry. I drodzy państwo, dziś zajmiemy się pewną kampanią, której patronuje, bądź którą współfinansuje Ministerstwo Rodziny. I tak się zastanawiam, czy Ministerstwo Rodziny straciło czujność, przespało jakiś konkretny moment, czy po prostu stało się bardzo nowoczesne. Może panie redaktorze. Przede wszystkim warto powiedzieć o tym, czym jest ta kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec prześladowania wobec płci. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to kampania, która ma za pomocą pewnych słów kluczy promować ideę środowisk LGBT, ideę środowisk homoseksualnych, promujących homoseksualny styl życia. I co ciekawe, na pierwszy rzut oka ta kampania może nawet nie budzi większych kontrowersji. Natomiast no nie chodzi o solidarność kobiet, o walkę z przemocą. No więc właśnie, to są takie słowa klucze, które jakby przysłaniają gdzieś tam te niuanse niezwykle istotne dla środowiska LGBT i po przestudiowaniu tej całej sprawy, po sprawdzeniu patronatów, które pojawiły się w tej kampanii, po sprawdzeniu treści, które będą analizowane przez uczestników wszystkich programów szkoleniowych, okazuje się, że ta kampania tak naprawdę jej jednym z głównych motorów napędowych jest właśnie upowszechnianie wszelkich koncepcji promowanych przez środowiska homoseksualne. Podczas takich szkoleń, które odbywają się w ramach tej kampanii 16 dni, uczestnicy mogą obejrzeć na przykład filmy promujące homoseksualizm, opowiadające o kobietach, które starają się żyć w związku lesbijskim, czy o mężczyznach znajdujących się w podobnej sytuacji. Poza tym materiały szkoleniowe przygotowane dla uczestników tej kampanii zostały wcześniej jakby przygotowane przez organizacje promujące już te idee, takie jak chociażby Fundacja Ponton, czy Fundacja Dzieci Niczyje, która zachęca do upowszechniania edukacji seksualnej w szkołach. Więc te wszystkie warianty, które zbierzemy razem w jedną całość, pokazują, że z tą kampanią jest coś nie tak. To jest kampania międzynarodowa. To jest kampania międzynarodowa, a ona w Polsce jest koordynowana przez Fundację Autonomia. I co ciekawe tutaj, żeby warto zwrócić uwagę, że cele Fundacji Autonomia, która jest koordynatorem tej całej inicjatywy w Polsce, no, idą w parze z tymi celami, które na co dzień środowiska LGBT noszą na sztandarach. Co więcej, prezes Fundacji Autonomia jest określana mianem trenerki antydyskryminacyjnej i działaczki lesbijskiej. Pani Teuc jest także współorganizatorem marszów równości i manifestacji feministycznych. Więc te wszystkie jakby elementy skłaniają nas do przemyślenia tej sprawy i zastanowienia się, czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno angażować się w takie kampanie. I właśnie na państwa portalu mogliśmy taką informację przeczytać, można powiedzieć ostrzegawczą dla nauczycieli, pedagogów. Kto dziś w polskim przedszkolu, w polskiej szkole może czuć się dyskryminowany? Pani profesor, no, polskie przedszkolaki mogą czuć się dyskryminowane. Właśnie kiedy dowiedziałam się o tej kampanii, to pomyślałam sobie, że warto zajrzeć do aktualnych aktów prawnych. I przeczytałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i na wszystkich szczeblach, także na szczeblu przedszkolnym, jest wpisane w rozporządzeniu, że przedszkole podejmuje działania antydyskryminacyjne, szkoła podstawowa działania antydyskryminacyjne, szkoła średnia i tak dalej. I wydaje mi się, że problem, tak jak pan tu przedstawił, można podejrzewać, że dotyczy bardzo silnych międzynarodowych oddziaływań i że to wpisanie tych oddziaływań antydyskryminacyjnych czy programów antydyskryminacyjnych tak naprawdę to jest realizacja czegoś, z czym naprawdę trudno się zgodzić, czyli z promocją LGBT wśród najmłodszych dzieci. Kto może być dyskryminowany? W ogóle, jeżeli czytamy o kampanii przeciwko przemocy, to każdy z nas by się podpisał. Dlatego, że no, nikt z nas nie jest za przemocą. Natomiast tak naprawdę, jak kiedyś ktoś się wspaniale wyraził, mamy do czynienia wręcz z dyktaturą relatywizmu. Czyli osoby, które nie zgadzają się z tym, że należy promować określone środowiska i to w kulturze chrześcijańskiej, tak naprawdę są bardzo mocno dyskryminowane. Ale pewien mętlik w głowie może powodować na przykład osoba pewnej siostry zakonnej, która jeździ po całym świecie, tak? I mówi, że należy zaprzestać dyskryminacji tych środowisk i należy je promować. Tak, ale siostra Janna Gromnik, bo o niej mówimy, jest to siostra, która ma, siostra amerykańska, która, co do której Kongregacja Nauki Wiary wydała zakaz głoszenia publicznie, występowania. Jest to siostra, która bardzo mocno walczy o prawa tych osób do zawierania związków, także sakramentalnych, czyli jej poglądy bardzo daleko odbiegają od tego, powiedziałabym, zdrowej nauki Kościoła katolickiego. Natomiast rzeczywiście jest to robienie ogromnego mętliku. Polska także odwiedza? Była ostatnio, 26-27 chyba listopada, w tych ostatnich dniach była w Krakowie, Warszawie, w Gdańsku. Były spotkania organizowane i to organizowane przez środowiska LGBT. Ja podejrzewam, że wielu uczestników tych spotkań nie widziało, że jest to siostra, którą obowiązuje z punktu widzenia Kościoła zakaz publicznego wypowiadania się. Bardzo szybko zareagowało Stowarzyszenie Stop Seksualizacji Dzieci, które stwierdziło, aktualnie wydaje się, że polityka otwartości wobec LGBT nasiliła się także podczas tak zwanej dobrej zmiany. Czyli tutaj są słowa a propos tej kampanii 16 dni. Państwo są podobnego zdania? Znaczy, trzeba zwrócić na to uwagę, że w dzisiejszej sytuacji politycznej taki wypadek przy pracy, nazwijmy to, mógł być rzeczywiście zwyczajnym wypadkiem. Trzeba troszeczkę się zagłębić w tą sprawę i poczekać, jaka będzie reakcja samego ministerstwa i też w przyszłości, jak będą funkcjonować podobne inicjatywy. Wiemy już, że w tym roku kampania 16 dni została dofinansowana przez środki Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej kwotą ponad 120 000 złotych. Wiemy także, że przyszłoroczna edycja tej samej kampanii została dofinansowana kwotą 75 000 złotych. Trudno mi powiedzieć, czy jest możliwość wycofania dofinansowania w przyszłości, w tej edycji przyszłorocznej. Natomiast jeśli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej by takie kroki podjęło, to znaczyłoby o rzetelnym, profesjonalnym podejściu do tej sprawy. Ja w swoim artykule opisującym całą sprawę zwróciłem uwagę na to, że ministerstwo odpisało mi na mój artykuł, tak wystosowało swoje stanowisko, w którym zwracało uwagę, że nie obejmuje patronatu nad akcją, ale rzeczywiście przyznało, że to finansowanie zostało udzielone. Więc trzeba poczekać z tą sprawą, natomiast warto byłoby, żeby minister Rafalska odniosła się raz jeszcze do tej sprawy i wyjaśniła, co tak naprawdę się wydarzyło, bo część środowisk katolickich podkreśla, że te działania mogą się w przyszłości nasilać i stąd na przykład protest na serwisie Protestuj.pl zainicjowany przez internautów, gdzie oni wyrażają swój sprzeciw dla finansowania kampanii LGBT z finansów publicznych. Natomiast warto byłoby właśnie usłyszeć kilka słów od ministra Rafalskiej w tej kwestii. Ja bym nawiązała do raportu UNESCO, które opublikowało raport. I ten raport dotyczy także Polski. I ten raport UNESCO to jest ten raport, w którym właśnie pod przykrywką tej przemocy ma za zadanie forsować w szkołach, także w szkołach, propagandę LGBT. I powiem, co jest napisane w tym raporcie. W raporcie jest napisane, że w Polsce narzucanie standardów dotyczących ubioru i fryzury są bezwzględną formą homofobii i transfobii. Czyli samo to już jest bardzo mocno no powiedziałam, zdanie to budzi bardzo mocne zaniepokojenie. I raport ten posługuje się takimi danymi, które przygotował Europejski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Biseksualistów i Transseksualistów. I oni podają, że studenci LGBT radzą sobie w Polsce gorzej. I w związku z tym UNESCO zaleca, żeby od najmłodszych lat wprowadzić edukację seksualną w duchu gender. I między innymi chodzi o to, żeby dzieciom pozwolić na różne formy ekspresji seksualnej, żeby szkoły nawiązywały współpracę z organizacjami LGBT, a także jest także zalecenie, żeby powinna być ogólnopolska kampania uświadamiająca i to powinno być wszystko monitorowane także ze względu na zalecenie UNESCO. Muszę powiedzieć, że ten raport bardzo głęboko mnie zaniepokoił, dlatego że no, za nami bardzo poważna, powiedziałabym, bitwa, nawet wojna o ujawnienie prawdy o gender, kiedy środowiska naukowe ze zdumieniem odkrywały, że powoływano się na tak zwane wyniki badań naukowych, że gender to jest tylko pokazywanie wyników badań naukowych dotyczących płci. Przede wszystkim walka o to, że płeć ma charakter przede wszystkim kulturowy. No i wszyscy pamiętamy tą historię państwa Rainerów, którym urodziły się bliźniaki. Myślę, że warto tą historię przypomnieć. Jedno z bliźniąt, chłopczyk, w czasie rytualnego zabiegu, przypuszczam, że to było obrzezanie, bo to była rodzina żydowska, został nieodwracalnie uszkodzony męski narząd. I w związku z tym ci rodzice, to jest lata 66 ubiegłego wieku, zgłaszają się do jednego z najsłynniejszych seksuologów wtedy, Johna Maneya, i on twierdzi, płeć ma charakter kulturowy, to go przerobimy na dziewczynkę. I cała historia rozwoju tego dziecka, cała historia chłopca przerabianego na dziewczynkę i te wszystkie doniesienia naukowe, które rzekomo potwierdziły, że płeć ma charakter kulturowy, i wewnętrzny dramat tego człowieka. Jak się zakończyło jego życie? Zakończyło się samobójstwem obydwu chłopców. I był także w naszym internecie, na portalach dostępnych w języku polskim pojawiły się apele tych obydwu chłopców, mężczyzn, którzy żyli, czy my musimy popełnić samobójstwo, żeby świat się dowiedział prawdy o płci kulturowej. Muszę powiedzieć, że takich problemów manipulacyjnych, takich oszustw w całej tej akcji propagandowej jest bardzo dużo. I wydaje mi się, że takim jednak najważniejszym celem naszego programu jest to, żeby rodzice, nauczyciele, wychowawcy byli czujni. Szkoła ma jako jedno z ważnych zadań współpracować z organizacjami pozarządowymi. Nie wystarczy tylko sprawdzić, jaka to jest organizacja. Nie wystarczy sprawdzić, jakie ona ma cele. Ale warto, tak jak tutaj pan nawiązał do tego, kto to jest, w jakich działaniach ta osoba uczestniczy. I jeden chyba z najważniejszych obowiązków rodziców, nauczycieli, uczestniczyć w takich zajęciach. To nie może być tak to, co przerabialiśmy w wielu polskich szkołach, to co proponował Ponton, że dzieci będą skrępowane. Nikt z dorosłych nie może być na tych zajęciach. Pani profesor, a kto jest autorem tego rozporządzenia, które pani cytowała, o tej dyskryminacji? To jest raport UNESCO. To jest raport UNESCO. Natomiast te rozporządzenia, o których mówiłam, które obowiązują w szkołach, to aktualne Ministerstwo Edukacji. Przy czym tam nie ma wprost napisane, że to jest dyskryminacja ze względu na płeć, ale że szkoła najpierw od przedszkola podejmie działania antydyskryminacyjne. Czy państwo uważają, że w Polsce może dojść do tego, że dzieci także będą mogły wybierać swoją płeć i to w przedszkolu? W Norwegii tak jest, tak? W Norwegii dziecko może wybrać swoją płeć, internetowo zgłasza. Zresztą czytałam nie tak dawno raport z Wielkiej Brytanii. 4-3-latek w internecie, tak? Znaczy, ja wiem, że dzieci są świetnie rozwinięte, jeśli chodzi o technologię, ale... Ale ten, który poprosił o zmianę płci, 3-4-latek. I przeczytałam drugi raport, który powinien jednak osobom odpowiedzialnym za edukację dać dużo do myślenia. Jak bardzo wzrosła liczba samobójstw. To nie jest tak, że tożsamość seksualna człowieka to jest tożsamość, która jest dzisiaj, teraz. To jest proces złożony, skomplikowany, to jest proces, który trwa przez wiele lat. Na ten proces, oprócz tej płci biologicznej, rzeczywiście bardzo mocno wpływa i środowisko rodzinne, i środowisko wychowawcze, i relacje z matką, i relacje z ojcem, i relacje pomiędzy rodzicami. I tu mamy do czynienia w tej akcji z bardzo poważną możliwością zakłócenia tego procesu. I stąd biłabym na alarm, dlatego że coraz bardziej odnotowujemy wzrost na świecie dzieci, którzy naprawdę nie wiedzą, kim są, którzy mają problemy dotyczące swojej własnej tożsamości seksualnej. I tych dzieci nie można dyskryminować. Znowu wracamy do tematu kampanii, tak? Ja myślę, że no właśnie problem polega na tym, że to jest nie tylko akcja, którą można nazwać antydyskryminacyjną, ale akcja bardzo mocno promująca opcję całkiem przeciwną wychowaniu chrześcijańskiemu, zupełnie przeciwną. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z takim mocnym, to nie są tematy dla dzieci. To nie są tematy ani dla dzieci przedszkolnych, ani dla wczesnoszkolnych. To są tematy, które powinny być rozważane wśród specjalistów, psychologów, pedagogów, lekarzy, psychiatrów, a nie na konsultacjach z dziećmi szkolnymi. Powstaje bardzo wielki chaos, powstaje bardzo wielki niepokój, zakłócenie potrzeby bezpieczeństwa. To nie są tematy dla dzieci. I dlatego takie akcje, chodzi mi o to finansowanie, powinny być natychmiast zastopowane. Takich akcji przeprowadzać nie wolno. I jak już nieraz wspominałam w rozmowie z panią Ewą w audycji Wychowywać, ale jak, ja jestem osobą bardzo łagodną, ale jak jakaś krzywda dzieje się dziecku, to ja staję się jak lew i mówię bardzo zdecydowanie słowa Pana Jezusa. Lepiej, żeby kamień młyński uwiązano tym osobom, niż stały się przyczyną demoralizacji dzieci i młodzieży. Tym akcjom trzeba powiedzieć stop. Panie redaktorze, pan liczy na kolejną odpowiedź ministerstwa. Tutaj czytamy, że w ramach kampanii, oprócz oczywiście rozwoju świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmocnienie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet, od pokoju w domu do pokoju na świecie, bezpieczna edukacja dla wszystkich, będą tak zwane żywe biblioteki. Tak. Trzeba też, warto zauważyć jeszcze w tym wątku, że cała ta kampania jest skierowana teoretycznie na edukację. Natomiast... Teoretycznie. Teoretycznie, tylko teoretycznie, z tego względu, że ja zauważam takie drugie dno tego całego eventu i jakby drugi i najbardziej istotny cel. Mianowicie zdecydowana większość, czy duża część wszystkich punktów istotnych dla tej kampanii uderza w rodzinę, uderza w małżeństwo i jakby to są te największe, najważniejsze filary, które dziś rewolucyjne siły chcą zniszczyć. I właśnie pod postacią takich kampanii, które na pozór wydają się w porządku, wydają się mieć walor edukacyjny, bombarduje się dzieci niszczycielską siłą rewolucyjnej ideologii, która całkowicie burzy bezpieczeństwo tych dzieci, nie tylko fizyczne, bo jakby to jest jakby odrębna sprawa, ale przede wszystkim to bezpieczeństwo związane z wychowaniem, z dorastaniem w normalnym środowisku, pośród miłości rodzicielskiej, więc warto też na to zwrócić uwagę. Co do jakby bibliotek, ruchomych bibliotek, to jest to kolejny element jakby tej zdradzieckiej kampanii. Powiemy, że jeżeli mówimy o żywej bibliotece, to mnie zawsze stają przed oczyma oczy dziecka. Oczy dziecka w czasie takiej żywej biblioteki. Żywa biblioteka to jest spotkanie z osobą, która przeszła zmianę płci, albo spotkanie z gejem, z homoseksualistą czynnym, który promuje w stosunku do małych dzieci swoje własne zachowania. I to ma dzisiaj miejsce w Polsce? Ja niestety o wielu takich akcjach żywych biblioteki słyszałam. Jest to największe zagrożenie emocjonalną traumą w stosunku do dziecka. Pamiętam zdjęcie z takiej akcji w Lublinie, z tych żywych bibliotek. Oczy tak przerażonego chłopca, kiedy przemawia jedna z tych osób LGBT do tego dziecka. Traumatyczne wydarzenia, które będą bardzo mocno pokutowały w dalszym życiu danego człowieka. Jeszcze raz muszę podkreślić, tą akcję trzeba zatrzymać. Ta akcja nie może mieć miejsca. To nie jest tak, myśmy sfinansowali, trudno, rozlało się mleko. Trzeba tą akcję zatrzymać. A może to ma skutek po prostu z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 roku? Że te rozporządzenia, ja myślę, że te przepisy wymagają doprecyzowania. Że w stosunku do tak małych dzieci nie robimy żadnych akcji promujących LGBT w ogóle w stosunku do żadnych dzieci, ani także do młodzieży. To nie są, jeszcze raz podkreślę, akcje, które powinny być jakkolwiek włączane dzieci. Panie redaktorze, jak pan planuje teraz kontynuację tego tematu? Na pewno będę obserwował to, co się będzie działo wokół całej inicjatywy. Natomiast też zachęcam wszystkich telewidzów naszych do włączenia się w akcję na serwisie Protestuj.pl, gdzie internauci wystosowali protest do minister Rafalskiej z prośbą o interwencję w tej sprawie. I tam oni przedstawiają w zdecydowany sposób całą ideę tej kampanii. I oczekuję, że ten protest będzie na tyle silny, że pani minister Rafalska odniesie się do całej sytuacji, tak by móc uspokoić nie tylko nas, ale przede wszystkim rodziców, dzieci uczących się w szkołach, gdzie te kampanie są prowadzone, więc na pewno będę śledził tą sprawę i oczekuję jej pomyślnego zakończenia. Wszyscy oczekujemy, że szkoła będzie miejscem bezpiecznym i że w Polsce rodzina będzie środowiskiem chronionym. I że będziemy wszyscy starać się o to, żeby polska rodzina to była rodzina prawidłowa, rodzina złożona z matki, ojca, dzieci, przy całym szacunku do wszystkich osób. Ale polska rodzina powinna być, podlegać szczególnej ochronie. I taką mamy nadzieję. Dziękuję za to spotkanie. Pani profesor Maria Ryś, pan redaktor Paweł Ozdoba byli dzisiaj naszymi gośćmi. To był temat dnia. Do zobaczenia. Dziękujemy. I jeszcze się...